Łukasz Kocur. Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Dnia Echo24. Dziś chcemy zwrócić szczególnie uwagę samych wrocławian na kontynuację programów społecznych, organizację festiwali, ale także powoływanie nowych miejsc twórczości kulturalnej w stolicy Dolnego Śląska. To co prawda tylko niektóre statutowe obowiązki, jakie będą, proszę Państwa, podlegały pod nową instytucję miejską. Mowa o Strefie Kultury Wrocław. Moimi Państwa gościem w naszym studiu jest dziś pani Dominika Kowalerowicz, zastępca dyrektora do spraw programowych Strefy Kultury Wrocław. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panią dyrektor. Powiedzieliśmy o Strefie Kultury Wrocław, więc siłą rzeczy nasuwa się już pierwsze skojarzenie. Przecież to Wrocław w roku 2016 nosił to zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Kultury. Do tego myślę jeszcze chyba jedną instytucję należy naszym telewidzom przypomnieć, czyli Biuro Festiwalowe IMPART. Pani dyrektor, zanim jednak o tej nowej instytucji miejskiej, powiedzmy, czy to już podczas trwania Europejskiej Stolicy Kultury, a może i nawet kilka lat wcześniej, ktoś już wpadł z urzędników na pomysł i ludzi kultury naszego miasta, że jak mamy to zaszczytne miano, to Wrocław później po prostu będzie innym miastem. Czyli właśnie w roku 2017 i bieżącym teraz 2018. Bliżej kultury, bliżej tych ludzi, którzy tworzą klimat miasta. Ja myślę, że nawet można powiedzieć, że już w 2008 roku, kiedy w grudniu Rada Miejska właśnie, decydowała... Właśnie, bo to ta perspektywa czasowa, tak jest. Dokładnie, decydowała o starcie Wrocławia w konkursie, to jednak myślano o tej inwestycji jako o takim długoterminowym projekcie dla Wrocławia, tak żeby to nie był jednorazowy event, jednorazowy festiwal, chociaż często w Europie ta inicjatywa jest z tym kojarzona, ale rzeczywiście, żeby to była taka inwestycja zarówno w kulturę, jak i w samych mieszkańców Wrocławia. Także sama Strefa Kultury Wrocław to jest instytucja, która została powołana na bazie Biura Festiwalowego IMPART 2016, czyli tej instytucji, która była odpowiedzialna za koordynację Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, ale też warto dodać, że IMPART, świetnie znany mieszkańcom Dolnego Śląska i Wrocławia, czyli ta scena słynna na ulicy Mazowieckiej 17, to też jest część naszego biura. No i z tej fuzji takiej wieloletniej, jeszcze z czasów tak naprawdę zamierzchłych, czyli PRL-u, instytucji, która wtedy powstała, no cały czas się zmienialiśmy i doszliśmy do tego momentu, że trzeba pielęgnować dziedzictwo Europejskiej Stolicy Kultury bardzo silnie. To jeszcze o tą kuchnię zapytam. Czy to dopiero po roku 2016, po Europejskiej Stolicy Kultury, uznaliście Państwo, że przyszedł taki czas, kiedy faktycznie możemy w zaciszu biura podsumować sobie Urzędu Miasta to wszystko, co udało się dobrego zrobić, kontynuować te projekty, aby rzeczywiście ten zapał samych mieszkańców, ale także tych lokalnych artystów po prostu nie podupadł? Czy może już na etapie planowania widzieliśmy w ślepo, że tak wielkiej inicjatywy, kiedy to cały świat usłyszał właśnie o marce, jaką jest miasto Wrocław, nie można po prostu zaprzepaścić? To już tak naprawdę w 2015 roku, w kwietniu, kiedy byliśmy gośćmi panelu selekcyjnego, który oceniał Europejską Stolicę Kultury, nasze przygotowania z panem prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, zapadła decyzja, że rzeczywiście instytucja taka zostanie we Wrocławiu. Natomiast to, co było przed nami, te decyzje takie strategiczne, to tak naprawdę co się wrocławianom najbardziej podoba, co wspomaga rozwój kultury we Wrocławiu, czyli decyzje programowe. I czas na nie przyszedł dopiero w 2017 roku, bo my też jako instytucja bardzo mocno w tym czasie działaliśmy, nie tylko realizując wydarzenia, ale też właśnie podsumowując Europejską Stolicę Kultury. Miasto bardzo silnie zainwestowało w proces ewaluacji całej Europejskiej Stolicy Kultury. Zamówiliśmy 10 raportów tematycznych, które tak naprawdę pytały wrocławian, co im się podobało, jak im się funkcjonowało z Europejską Stolicą Kultury. No i wynik tej ewaluacji pomógł nam zadecydować, które inicjatywy pozostaną razem z nami na dłużej, które festiwale, no i jakie miejsca są potrzebne, żeby kultura we Wrocławiu się rozwijała. I pani dyrektor, rozumiemy, że już dzisiaj spokojnie możemy też telewidzom powiedzieć w styczniu 2018 roku, że takich miejsc na pewno będzie 8, tych szczególnych na mapie Wrocławia. Potwierdzona informacja. Potwierdzona. W tej chwili funkcjonuje już 6, a 2 wyzwania przed nami, takie naprawdę bardzo duże, w tym Nowe Żerniki, czyli Centrum Kultury na tym nowo powstającym osiedlu, które zostało nazwane Osiedlem Europejskiej Stolicy Kultury. No to już za chwilkę w takim razie, proszę Państwa, zapytamy o szczegóły rzeczywiście każdego punktu z osobna, bo to faktycznie nam się tak ładnie na mapie Wrocławia rozkłada, że można zryzykować stwierdzenie, że prawie każda rada osiedla i wszystkie części naszego miasta mogą znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zobaczmy proszę materiał przygotowany przez naszą koleżankę redakcyjną Martę Laburdę, a następnie powrócimy do rozmowy.
Setki projektów, koncertów i festiwali oraz tysiące Wrocławian, ale też turystów, którym takie wydarzenia przypadły do gustu. Na bazie doświadczeń z obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, jako jedno z niewielu miast ESK, Wrocław będzie kontynuował swą działalność kulturalną, a wszystko w ramach nowo powołanej instytucji Strefy Kultury Wrocław. Jakbym miał być zapytany, co odgrywa największą rolę społecznie, to powiedziałbym strefa kultury, przestrzeń kulturalna, kultura jako taka. No i ostatnio coraz ważniejsze są różnego rodzaju aspekty ekologiczne, Zielony Wrocław. Więc te dwa silniki, silnik związany z uprawianiem, z kultywowaniem kultury i silnik związany ze zrównoważonym rozwojem, one mają powodować, że Wrocław będzie coraz lepszym, coraz piękniejszym miastem. Tutaj rola dawnego impartu, dzisiaj nazywanego Strefą Kultury Wrocław, poprzez doświadczenia z 2016 roku jest bardzo duża. Nowo powołana instytucja jest wynikiem wielu lat doświadczeń. Strefa Kultury będzie scalać projekty stworzone z inicjatywy ESK i Centrum Sztuki Impart, ale ma być też impulsem do realizacji nowych wydarzeń w mieście. Rozszerzony zostanie również społeczny program mikrogranty, w ramach którego już w przyszłej edycji zrealizowanych zostanie ponad 100 projektów. To ponad 3 razy więcej niż w ubiegłym roku. W przyszłości powołane zostaną także nowe miejsca działalności twórczej we Wrocławiu. Mamy w swoim portfolio takie miejsca jak na przykład Dworzec Główny i tam Galeria Dworcowa, świetnie przyjęta podczas Europejskiej Stolicy Kultury i wciąż nowe wystawy tam będą się pojawiały. Za chwilę nowe Żerniki, czyli tam budowa nowego Centrum Kultury. Recepcja przy Ruskiej 46 to jest miejsce, które jest odwiedzane przez turystów bardzo tłumnie. Tam każdy, kto zwiedza Wrocław wieczorową porą, trafia. Mnóstwo koncertów, odczytów, spotkań i też będzie można podglądać, co lokalni artyści mieszkający i pracujący przy Ruskiej 46 ciekawego robią. Strefa Kultury już od tego roku będzie także koordynować wiele festiwali, które we Wrocławiu mają długoletnią tradycję. Podaliśmy harmonogram naszych festiwali. Jazz na Bodrą, kwiecień, Europejska Noc Literatury w czerwcu, przez wakacje lipiec, sierpień festiwal organowy Non Sola Scripta, co niedzielę o 19 w kościele Świętego Krzyża. Dziecinada, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci, to jest końcówka września, w listopadzie w Rosa. A oprócz tego przez cały rok dziesiątki szkoleń i otwartych spotkań z artystami w Barbarze i masa koncertów i spektakli teatralnych w Imparcie. Kalendarz kulturalny na 2018 rok jest więc napięty, a szczegóły na stronie strefakultury.pl. Marta Laburda, Echo 24. Pani dyrektor, nawet sam pan prezydent potwierdził, że Impart, no rzeczywiście tradycja zobowiązuje, aby wspomnieć o tej instytucji, ale państwo przypominacie, mamy te szczególne miejsca wypełnione kulturą. Proszę, powtórzmy raz jeszcze nawet w pigułce, na co w takim razie warto zwracać uwagę, oprócz tego wspomnianego kilkukrotnie Impartu. W programie widzieliśmy Barbarę, czyli miejsce w samym centrum Wrocławia. To był kiedyś infopunkt Europejskiej Stolicy Kultury. Tam trafiali wszyscy, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć o programie ESK, zarówno też turyści, którzy odwiedzali Wrocław podczas tego szczególnego roku. My teraz nadal gościmy w Barbarze, mnóstwo inicjatyw lokalnych, można przyjść na odczyty, można przyjść też na debaty społeczne, bo samo miasto, jak i nasi partnerzy organizują tam mnóstwo debat o Wrocławiu, a my jako Strefa Kultury Wrocław mamy tam swój osobny program. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, można przyjść haftować, można uczyć się z miejskim ogrodnikiem, jak kultywować swoje własne malutkie zielone podwórko. Tak jak pan prezydent wspominał, jest to teraz strasznie ważne, więc i takie zajęcia u nas są bardzo ciekawe. Dla najmłodszych studentów w tej chwili uruchamiamy miejską akademię. Ja wiem, że mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, może się trochę gubić w tematach, które są dla miasta ważne, może jeszcze do końca nie rozumieć, więc też taka akademia na początek dla tych najmłodszych. No i na przykład tekturowo, czyli bardzo ciekawe zajęcia dla super małych, 3-letnich dzieciaczków. Oprócz tego wspomnianego impartu, no tak, bo tu hasło warsztaty do tego nam jeszcze dochodzi, rzeczywiście tak. Na podstawie tego, co pani powiedziała. Proszę tak, przejdźmy dalej. Impact, czyli miejsce kojarzone z kulturą impresaryjną. Tam świetne koncerty, spektakle taneczne. To nowość w naszym programie. Warto śledzić naszą stronę internetową. Mnóstwo możliwości uczestniczenia aktywnego w podglądaniu najnowszych trendów właśnie w muzyce i w tańcu. Oprócz tego za chwilę ruszamy z Ruską 46. To jest to podwórko, o którym wspominaliśmy w materiale, które jest tak licznie odwiedzane przez turystów wrocławskich. Tam
skupia się życie kulturalne też naszego miasta, bo tam mnóstwo organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę. No i będziemy tam też to podwórko animować. Tam będzie można przyjść, posłuchać ciekawych opowieści wrocławskich artystów. Oprócz tego Galeria Dworcowa, znana z świetnych wystaw organizowanych podczas Roku Europejskiej Stolicy Kultury. Za chwilę kolejne otwarcia, też związane z między innymi stuleciem niepodległości. No i wyzwanie, o którym wspominaliśmy, czyli Nowe Żerniki. Tam mocno wsłuchujemy się, bo jesteśmy instytucją słuchającą w lokalne potrzeby. Tam mamy społeczność Starych Żernik, powstaje wciąż wiele mieszkań nowych, więc i tam trzeba będzie ofertę kulturalną skrojoną na miarę przygotować. No i tu rozumiem, że muszą się jeszcze mieszkańcy Żernik uzbroić w cierpliwość, bo zgodnie z Państwa zapowiedziami Dom Kultury Nowe Żerniki wiosna 2019 roku. Dokładnie tak. Czyli mamy jeszcze trochę czasu też, żeby właśnie porozmawiać i posłuchać, co ciekawego chcieliby mieszkańcy razem z nami robić. No i taka malutka przestrzeń na Komuny Paryskiej 45, to jest Przedmieście Oławskie, gdzie się pojawiliśmy 2 lata temu w ramach naszego projektu społecznego realizowanego podczas Europejskiej Stolicy Kultury. Tam zauważyliśmy, że strasznie brakuje miejsca dla społeczności lokalnej. Jakiejś takiej aktywności, żeby mieszkańcy mogli dyskutować o swoich lokalnych potrzebach. Też warto powiedzieć, że na Przedmieściu Oławskim nie było kiedyś Rady Osiedla, czy kiedyś dawno było, ale od lat już nie. Więc tam przyłożyliśmy ucho i powstała 2 lata temu taka malutka pracownia, którą cały czas rozwijamy i dokładnie w tym momencie można stać się naszym partnerem w tworzeniu tego miejsca, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy tak dużą organizacją, sporo się nauczyliśmy, ale wciąż jesteśmy otwarci na to, żeby zawiązywać nowe współorganizacje i szukamy kogoś, kto nam tę przestrzeń pomoże prowadzić od strony programowej, kto będzie spędzał dużo czasu na Przedmieściu Oławskim i słuchał potrzeb mieszkańców lokalnych. To też bardzo dobra zapowiedź, bo kto wie, może właśnie ta płaszczyzna rozmowy o kulturze będzie też takim punktem wyjścia do tego, żeby, tak jak Pani słusznie zauważyła, mieliśmy więcej może tych rat osiedli. Co prawda kolejne wybory już za 4 lata, ale faktycznie z frekwencją wiemy wszyscy, na pewno chcielibyśmy, żeby było dużo, dużo lepiej, bo to przecież w okolicach 4%. To bardzo króciutko, jak już jesteśmy przy tych miejscach, jeszcze chciałem zapytać o dziedzictwo Eugeniusza Goethe Stankiewicza. To też ma być kontynuowane. Tak, to domek Miedziorytnika, świetnie znana pewnie wszystkim wrocławianom, którzy odwiedzają rynek, Kamieniczka. No tak, placowa. Dokładnie. I rzeczywiście taką rolą, która spoczywała na Europejskiej Stolicy Kultury, to było też uwydatnianie dobrych wrocławskich marek, też dobrych wrocławskich nazw i artystów. Goethe Stankiewicz pracował w domku Miedziorytnika przez wiele lat, zostawił tam swoją spuściznę i postanowiliśmy tam parę lat temu utworzyć miejsce zarówno pokazywania jego dorobku, jak i nowych artystów, głównie związanych z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, ale też zapraszamy artystów z zagranicy, głównie Europa Wschodnia, Białoruś, Ukraina, tak żeby mogli przyjeżdżać do Wrocławia i pracować razem z nami i też swoje prace wystawiać, więc takie centrum tak naprawdę artystycznego spotkania kultur to o dziwo samo centrum miasta i maleńka Kamieniczka przy wrocławskim rynku. A więc siłą rzeczy wchodzimy również już w ten poziom międzynarodowy. To dobrze, bo teraz chciałbym podpytać panią dyrektor właśnie o same festiwale, które no też mają nie tylko ten wymiar lokalny, polski, europejski, ale i światowy. No, kilka festiwali ma nawet swoje rocznice, to też nam się tak ładnie złożyło w roku 2018 bieżącym. Tak. Rzeczywiście większość festiwali, które są w portfolio kiedyś Biura Festiwalowego Impert, a teraz Strefy Kultury Wrocław, no dzięki Europejskiej Stolicy Kultury nabrały rangi międzynarodowej, to znaczy mnóstwo artystów z zagranicy przyjeżdża, oni w tej chwili odpowiadają na nasze pytania i prośby o przyjazd jakby od razu, bo te drzwi otworzyła Europejska Stolica Kultury, więc za chwilę Jazz nad Odrą. Za 2 lata mamy kolejną okrągłą rocznicę, ale Wrosound wrocławski to już 10. edycja. Za chwilę też kolejna Non Sola Scripta, 25 lat festiwalu organowego realizowanego na Ostrowie Tumskim latem. No tak, i to jest Kościół ukochany Świętego Krzyża, o tym dokładnie. Też muszę powiedzieć, bo niedostępny na co dzień przecież dla turystów. I to jest też ukochany festiwal naszych turystów, szczególnie z Niemiec, bo rzeczywiście taki stały moment podczas lipca i sierpnia, kiedy można przyjść na Ostrów Tumski i zawsze trafić na dobrą muzykę, która może się wydawać w pierwszym odruchu, że jest za trudna albo nie dla każdego, a tutaj się okazuje, że świetna aura Ostrowa Tumskiego letnia no pomaga tak naprawdę oswoić się też z nowymi gatunkami. O to też chodzi w Strefie Kultury Wrocław, żeby poszerzać pole kultury i żeby coraz więcej nowych osób uczestniczyło w kulturze.
No to bardzo króciutko, rozmawiając o festiwalach, jeszcze o teatry chciałem dopytać, bo tutaj również bardzo mocna reprezentacja nam się zrobiła, jak popatrzymy, choćby nawet na teatry uliczne, czy teatr festiwalu Teatr dla Dzieci Dziecinada. Teatr dla Dzieci Dziecinada, dokładnie, to już też jubileuszowa edycja w 2018 roku, to wrzesień, a za dwa lata kolejna edycja Festiwalu Teatralnego Dialog, ale też taką para teatralną, taki teatralny charakter performatywny ma przecież Europejska Noc Literatury, to też marka, która się pojawiła parę lat temu z okazji Europejskiej Stolicy Kultury. Zapraszamy znane osobistości do tego, żeby czytały razem z mieszkańcami współczesną literaturę europejską w takich nieoczywistych miejscach i za chwilę już pojawimy się w przyszłym roku na Przedmieściu Ławskim. I nie tyle symboliczne wydarzenie, o którym pani mówiła, to przecież sam Wrocław również w minionym roku 2017 wpisał się w bardzo ważną akcję zbierania podręczników dla szkół Gwinei. Tak, więc Czarny Ląd, również ta literatura, która można powiedzieć jest najważniejszą ze sztuk, tak jest, też nam tutaj cały czas towarzyszy. No to w takim razie na koniec zostawmy te programy, czyli współpraca lokalna i międzynarodowa. Mikrogranty aż się na początek same nasuwają, bo to jest też tak, że rzeczywiście udaje się ta sztuka, żeby właśnie mieszkańców, których pani powiedziała, wpisać w to tworzenie miasta, też zrzucić na nich pewną odpowiedzialność w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby rzeczywiście sami wrocławianie wytyczali kierunki, jak ma w tym przypadku kulturalnie miasto się rozwijać. Mikrogrant to udany projekt. No, bezsprzecznie najlepszy projekt społeczny, który nam się udało stworzyć z okazji Europejskiej Stolicy Kultury. To też zdradzę, że za chwileczkę opublikujemy raport Komisji Europejskiej dotyczący Europejskiej Stolicy Kultury, oceniający dwie bliźniacze stolice w 2016 roku, czyli San Sebastian i Wrocław, i tam bardzo duży nacisk był położony na właśnie mikrogranty, na to, żeby też ten program kontynuować, i z dumą mogę powiedzieć, że zawiązaliśmy naprawdę ciekawe partnerstwo z Biurem Partycypacji Urzędu Miejskiego, które szuka dokładnie w tej chwili partnera społecznego do tego, żeby móc razem z nami realizować duży program mikrowsparcia, tak żebyśmy nie byli jedyną instytucją kultury we Wrocławiu, która przyznaje mikrodotacji i też wspiera mieszkańców w tworzeniu czegoś dla najbliższego otoczenia. A tutaj, pani Dominiko, klucze może być jednak koalicja miast, o której mówicie, że właśnie to może być też dla was tym kierunkiem, w którym należy podążać i szukać tego partnera do tego typu przedsięwzięć? No, tak na pewno strzelam, jest, oczywiście. Na pewno jest tak, że koalicja miast służy temu, żeby się przyglądać ciekawym inicjatywom, które w miastach powstają. I tutaj doświadczeń. Dokładnie, tutaj powiem, że miasta podglądają mikrogranty, bo ten program jest bardzo młody. On powstał 4 lata temu i Wrocław był pionierem, jeżeli chodzi o sposób realizowania tego projektu. I rzeczywiście przyjeżdżają do nas nasi przyjaciele z koalicji miast, podglądając, co ciekawego robimy i jakie różne formalne też kwestie, bo też kultura to oczywiście finalny efekt, to w czym uczestniczymy, ale trzeba ją najpierw zorganizować, wyprodukować, więc sobie te tajniki też między sobą zdradzamy, ale też koalicja miast służy temu, żebyśmy jeździli do innych miast i podglądali, jak oni robią to ciekawie. Za chwilę będziemy w Gdańsku i będziemy rozmawiać o marketingu w kulturze, bo to też rzecz, która się dynamicznie zmienia, jak w ogóle zmienia się świat i funkcjonowanie kultury. Nie jest już takie oczywiste, jak było kiedyś, już teraz tylko nie chodzi o to, żeby sprzedawać bilety na wydarzenia, ale tak naprawdę, żeby kultura była wszędzie, żeby była wszechobecna i żeby dotykała mieszkańców i angażowała ich do współtworzenia. Rozumiem, że to jest też taki niepisany cel Strefy Kultury we Wrocławiu i tak ma też wyglądać nasza najbliższa przyszłość. Tak, my zbieramy doświadczenia, zarówno jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, jak i tworzenie kultury na miejscu. Pytamy artystów, co jest im potrzebne do tego, żeby coraz lepiej się czuć we Wrocławiu i żeby móc tworzyć ofertę ciekawszą, tak żeby Wrocław się dobrze rozwijał. Z temu też służy Strefa Kultury Wrocław, aby tą wiedzę później przekazywać dalej, więc mnóstwo też warsztatów dla praktyków kultury, mnóstwo możliwości wyjazdu za granicę na jakieś małe stypendia albo pokazy artystyczne. No to wszystko w Strefie Kultury jest nas strasznie dużo i realizujemy dużo projektów, ale też Europejska Stolica Kultury była ogromnym projektem. No i to ta spuścizna, ona nie może być mała, jeżeli chcemy rozwijać miasto dalej poprzez kulturę. No to pozostaje mi tylko bardzo króciutko dopytać w takim razie, pani dyrektor, gdzie można o was więcej przeczytać? Rzeczywiście w tej mnogości wydarzeń kulturalnych w łatwy sposób się odnaleźć i czy również do któregoś z biur już można przychodzić i pytać rzeczywiście? Można przyjść do każdego, do każdej z naszych lokalizacji. One są cały czas otwarte. Natomiast zapraszam szczególnie na naszą nową stronę internetową. Wrocław 2016 pozostaje jako archiwum projektu Europejska Stolica Kultury, a teraz już zapraszam na nową witrynę strefakultury.pl.
Raz jeszcze bardzo dziękuję w takim razie za przybycie do naszego studia pani Dominika Kawalerowi, zastępca dyrektora do spraw programowych nowej instytucji miejskiej, czyli Strefy Kultury Wrocławia, była moim i państwa gościem w dzisiejszej rozmowie Echo24. Dziękujemy za wizytę bardzo po raz kolejny. Dziękujemy również państwu za obecność. Do zobaczenia.